Mówimy o pedofilii. Człowiek jest dorosły, kiedy ma 18 lat. Twoim zdaniem, gdzie jest ta granica, jak ty ją czujesz? Gdzie poniżej jakiegoś wieku to jest właśnie ta pedofilia? Tak naprawdę wtedy, kiedy jakby mamy dojrzałość psychiczną, nie wiem, dojrzałość płciowa nie idzie w parze z dojrzałością psychiczną, absolutnie, no bo byśmy stali się krajem muzułmańskim, gdzie pierwsza miesiączka oznacza z urzędu mąż i rodzenie dzieci, no więc później 12-latki chodzą w ciąży. No ja nie wiem, ja w sumie miałam... Ja dziewictwo straciłam dosyć wcześnie, ale z koleżanką, z moją dziewczyną, bardzo serdecznie pozdrawiam. Byłam jej bardzo kochana, byłyśmy 3 lata razem. Natomiast jakby pierwszego chłopaka miałam stosunkowo późno, no bo tak przed 18. I to był dla mnie dobry czas. Wcześniej chyba bym się jakoś, nie wiem, chyba nie byłabym za bardzo gotowa. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.